Hej, hej, witam Was wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj taki krótki film. Chciałem Wam pokazać demontaż łącznika stabilizatora. Słuchajcie, no to jest taki element, który często się psuje. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli u Was łącznik się zaczyna sypać, to będzie takie no, stukanie głuche, łup. Albo czasami może Wam się nawet wyrwać. Łącznik stabilizatora ogólnie wygląda podobnie w różnych samochodach. Ja Wam pokażę na przykładzie mojego Opelka Astra. Także żeby słuchajcie, w ogóle cokolwiek zrobić, no to musicie oczywiście podnieść samochód i odkręcić sobie koło. Od tego generalnie musicie zacząć, bo jeżeli nie zrzucicie koła, no to tego po prostu nie zrobicie. Rękawiczki mam bardzo fajne, jak widzicie, one już są takie wentylowane, co nieco dobrze. Bierzemy sobie za robotę. Podniesiemy sobie samochód. Cyk. Koło mamy podniesione. Także nasz łącznik stabilizatora mamy, słuchajcie, tutaj zaraz Wam pokażę, jak ściągnę koło. Także ściągniemy sobie koło, ja sobie wrzucę na bieg autko, żeby... Aha, jest na biegu, więc nie ma problemu. Także... Ups. Powiem Wam, że ja wróciłem dopiero przed chwilą z serwisu klimatyzacji. Jest wieczór, robi się chłodno, także się troszeczkę spieszę. Ale zdążę, myślę, Wam to pokazać. Także odkręcimy sobie koło. Pamiętajcie, że za każdym razem, jak odkręcacie koło i przykręcacie, to wytrzymałość tych szpilek, ona maleje, także po którymś tam 10. razie to po prostu ta szpilka może Wam się urwać, także o tym trzeba pamiętać przy ciągłym wymianie tych szpilek, szczególnie pneumatem, i uważać na to, żeby jak dokręcacie koło, żeby nie przeciągnąć śrub, bo jeżeli przeciągniecie śruby, to też możecie szpilkę po prostu urwać i na to też trzeba uważać. Dobra, ściągniemy sobie koło. Ok, zobaczcie, koło mamy ściągnięte. I teraz może troszkę bliżej podjadę, żeby to widać. Nasz łącznik stabilizatora jest tutaj. To jest ten pałąk. No oczywiście ja znowu mam za wysoką kamerę. Także zaraz ja sobie poprawię wysokość, żebyście lepiej widzieli ten łącznik stabilizatora, który ja tutaj odkręcam. Także zaraz wracam. Zobaczcie, to jest nasz łącznik stabilizatora. To będziemy odkręcać. I tak, popuścimy sobie tą śrubę tutaj u góry. Nie wiem, czy dobrze widać. Tą śrubę popuścimy i słuchajcie, popuścimy sobie tą śrubę na dole. O, tutaj, w ten sposób. Tutaj. Tutaj troszeczkę jest gorsze dojście, trzeba będzie po prostu tutaj włożyć klucz i tą śrubę odkręcić. Także tutaj musimy sobie zblokować kluczem płaskim, a Tą śrubę odkręcę sobie po prostu kluczem pneumatycznym i zaraz to zrobię. Ok, jesteśmy z powrotem, słuchajcie, także działamy sobie ze śrubą górną. Ja sobie podłączę pneumata, słuchajcie. Tu jest 18, więc no, pneumatem to ja to widzicie, to ja moment odkręcam, także to sobie odkręcamy, teraz tamto sobie jeszcze odkręcimy i teraz tak, jak widzicie w tej chwili to ta śruba, ona tutaj nam się przekosiła troszeczkę, także ona jest pod kątem. Także żeby ją dobrze wyjąć, musimy po prostu sobie podlewarować tutaj to koło, żeby tą śrubę sobie po prostu wyciągnąć bez problemu. Natomiast tutaj na dole wkładamy sobie klucz, też chyba to będzie 18, mi się wydaje. Tak, też jest 18. 18, z tym, że tutaj to chyba mi się wydaje, dobrze byłoby sobie włożyć jakiś dłuższy klucz i po prostu pociągnąć i odkręcić. Zobaczymy, czy mi się to uda. To bez nie, bez przedłużki mi się to nie uda. Ale generalnie w tej chwili jest tak, że to mamy wszystko, słuchajcie, naprężone, także tu jak sobie odkręcimy tutaj tą część, no to też nam będzie wszystko kosić i prężyć, także ja zaraz to zrobię, podniosę wszystko sobie i będziemy dalej odkręcać. Ok, jesteśmy z powrotem, słuchajcie, teraz tak. Jedną ręką sobie warto tutaj przytrzymać, oczywiście w rękawicach, a drugą ręką pomagamy sobie trochę młotkiem. Widzicie, odkręcamy sobie. Już mamy praktycznie uwolniony nasz łącznik. Po prostu sobie odkręcamy w tej chwili i z tego co pamiętam, to tutaj chyba możemy sobie zblokować ten łącznik. Także ja sobie go za chwilę podniosę tutaj lewarkiem i go sobie po prostu zdemontujemy. Może przyniosę sobie też nasadkę, żeby nie było widać. Przyniosę sobie nasadkę, no i po prostu go sobie wymontujemy. Ok, jesteśmy z powrotem, zobaczcie, ja mam w tej chwili już przygotowany mam podnośnik. Także podlewarujemy sobie tą kolumnę McPhersona. W ten sposób. Żeby nam... Zobaczcie, w tej chwili mamy... Pokażę wam tutaj to bliżej ładnie. W tej chwili mamy, zobaczcie, uwolnioną łącznik, mamy luźny, widzicie? I teraz musimy sobie tylko tutaj generalnie odkręcić nie tutaj, tylko tu sobie musimy odkręcić. Ja może O, tutaj sobie musimy odkręcić, weźmiemy, nałożymy sobie nasadkę, spróbujemy. Nie wiem, czy nasadka wejdzie. Spróbujemy, czy wejdzie, czy nie. No i spróbujemy sobie nasadką go odkręcić. Nie wiem, czy to widać, na ile to widać. Tu już trochę ciemno jest. Muszę sobie, o widzicie, tutaj odkręcić sobie po prostu tą śrubę. Nie wiem, czy to ręcznie już pójdzie, czy nie. O, w każdym razie już nasz cały ten łącznik stabilizatora jest luźny i praktycznie możemy go sobie, o widzicie, już dalej odkręcać. O, może tutaj będzie, o, tak więcej miejsca. Spróbuję na kluczem płaskim. No. Kiepskie dojście tutaj, powiem wam, dlatego to takie kombinacje alpejskie troszeczkę są. Chyba jednak ten mała grzechotka. Powiem wam, nie jestem pewien, czy wszystko nie kręci tutaj. Żeby wam to pokazać. O, tutaj kręcimy, no ciemno jest, teraz spróbuję to podświetlić trochę. O, i trochę nastała jasność. Słuchajcie, podświetlimy to sobie, o, w ten sposób. Nie mam jak za bardzo, powiem szczerze, położyć tej lampy. Może tak, o. O, także, o. Tutaj sobie odkręcamy, tutaj tą część. Nie wiem, na ile to widać. Tą sobie tutaj odkręcamy. No to ciężko mi tutaj, słuchajcie. O, może wykręcę sobie. No tak, także, o zobaczcie, tutaj sobie to odkręcamy. To jest takie kiepskie dojście i tutaj trzeba po prostu kręcić małymi ruchami. Także nasz łącznik tam, nie wiem, czy to się odkręca, czy nie. Nie jestem pewien, powiem szczerze. Słuchajcie, ja to sobie po prostu spróbuję zablokować jakimś tam kluczem, żeby to się nie kręciło. Przypuszczam, że to się kręci. No i w tym momencie sobie pewnie wyciągniemy ten cały stabilizator, ten łącznik. Jeszcze z tym stabilizatorem. Wyciągniemy łącznik i zobaczymy sobie, w jakim to stanie jest. Także zaraz wracam. Ok, zobaczcie. Słuchajcie, ja już to mam tą śrubę tutaj poluzowaną. Mogę ją sobie odkręcić praktycznie ręką. O, zobaczcie. Śrubę mamy już uwolnioną, także praktycznie nasz łącznik możemy sobie wyciągnąć. Łącznik sobie możemy wyciągnąć. O, no zobaczcie, mamy to w tej chwili luźne. Dobrze, pójdziemy sobie do garażu. O. Niech nastanie jasność. Zapalimy światło. Ok, zobaczcie, mamy nasz łącznik wymontowany. Widzę, że tu nawet, słuchajcie, gumka spadła. I teraz możemy sobie go sprawdzić, czy jest wszystko ok. Powiem wam, że to jest wszystko sztywne dosyć. Troszeczkę ta gumka taka jest z tej strony luźnawa. Powiem wam, że coś mi w ogóle popukuje od pewnego czasu. Nie mogę zlokalizować co. Rozbierałem wszystkie amorki. Rozpinałem wszystkie elementy i tak trudno mi się decydować co. Byłem u diagnosty i to też nic nie widać. Także trzeba by pewnie tą gumkę tu założyć, bo ona lata, zobaczcie. Ta gumka lata i ona nie spina tutaj tej osłonki, także ja to zaraz założę poza kamerą i pokażę wam po prostu montaż. I także widzimy się za chwilę, bo ja ciągle uciekam z tego obiektywu. I widzimy się za chwilę i będę montował ten łącznik stabilizatora. Ok, słuchajcie, jesteśmy z powrotem, zakładamy sobie nasz stabilizator, przepraszam, łącznik, o, przekładamy sobie przez uchwyt, zakręcamy sobie tutaj tą nakrętkę, mam nadzieję, że widać to jakoś tam, o, widzicie, tą nakrętkę sobie zakładamy przy amortyzatorze i ją sobie po prostu zaraz dokręcimy. No i musimy sobie tą na dole przykręcić, tą co żeśmy tam uwolnili sobie, a tam ją widać, nie wiem czy to O. Ono sobie w tej chwili wisi luzem. O, także ją sobie, o, zobaczcie, przełożymy w tej chwili. Ładnie. No, ciemno jest. O, przełożymy ją sobie. U góry mamy, zobaczcie, u góry mamy jedną nakrętkę. I tam sobie zaraz założymy drugą. Drugą nakrętkę założymy. O. Najpierw można to sobie dokręcić ręcznie. O, w ten sposób. O. O, tu już mam się, prawie siedzi. Na dole siedzi ładnie. U góry. O, jeszcze kilka ruchów ręką. No i możemy ją sobie tą górną, ja sobie dociągnę już pneumatem, słuchajcie, żeby tutaj się z tym nie bawić. Dobra, wkładamy sobie na nakrętku naszego pneumata. Trochę żeśmy pokręcili, ale niewiele widzę. Jak widzicie, mamy przykręconą tą górną nakrętkę. Tam nam poszła moment, bo myśmy sobie poradzili pneumatem. Natomiast tą dolną to po prostu trzeba, tak ja to robiłem poprzednio, czyli jeden klucz do blokady. 19 było, czy 19, nie, 17 to było. Tutaj musimy na dole sobie po prostu, słuchajcie, zablokować kluczem, o, w ten sposób, o, widzicie? No i po prostu musimy sobie, o, może tak. W ten sposób. Widzicie, klucz zablokowany. No i będę tutaj sobie przykręcał grzechotką 18 tą nakrętkę. No bo inaczej tutaj do tego po prostu nie podejdziecie. O, widzicie, w tej chwili można sobie to przykręcać. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. No i sobie, tam jest dojście kiepskie, muszę wam powiedzieć, i to można tylko w ten sposób praktycznie dokręcić. W żaden inny sposób tego nie za bardzo jest jak zrobić. Tak, żeby nam nie zsunęło się. O, już idzie ciężko. Także teraz sobie wezmę, słuchajcie, wrzucę klucz 18 tutaj, spróbuję jakoś tam. Tak, żeby on wszedł ładnie nam. 18. Nie wiem, czy to widać, bo ciemno jest. O, tutaj sobie wkładamy ten klucz i praktycznie powinniśmy go troszkę popukać, z tym, że nie bardzo jest miejsce. Może z tej strony, o. No i tak jak odwrotnie jak poprzednio. Przedtem pukaliśmy w drugą stronę, teraz musimy puknąć sobie w przeciwną, żeby troszeczkę zablokować tutaj bierzemy sobie młotek, widzicie? Bierzemy młotek i tu chwytamy i tu troszeczkę ten klucz można puknąć. O, jeszcze raz, żeby to było sztywno. O. No i mamy wół skręcony. Nie wiem, na ile to widać. Widzicie tutaj. Mamy główkę łącznika skręconą na dole. Teraz sobie uwolnimy klucz. No, troszeczkę mogę puknąć. Jeszcze trochę. O. I możemy praktycznie to sobie wyciągnąć. Tą 17. Ewentualnie, słuchajcie, jeszcze można sobie tutaj u góry. Nie wiem, czy to widać. O. No tu u góry ja trzymam klucz i tą górną śrubę, którą tutaj pokazywałem, tą tutaj, nie wiem na ile widać, słabo widać, o teraz może lepiej, tą śrubę tutaj jeszcze sobie troszeczkę pneumatem dociągnę, nie będę się bawił tam klucze, bo szkoda czasu. No i mamy na gotowo, także słuchajcie, tak wygląda wymiana łącznika stabilizatora. Po ciemku mi to zajęło troszeczkę, jakieś tam, nie wiem, pół godzinki, 40 minut. No to jest taki mniej więcej czas, ja tam kilka razy to już ruszałem, także mi to poszło bez problemu. Jak będziecie mieli, słuchajcie, śruby, no, trochę degna w ten sposób. O. Jak będziecie mieli, słuchajcie, śruby zapieczone, czyli zredzone, to najpierw to przed dzień roboty sobie dobrze spryskać, dobrze takim WD-40 lub jakimś tam innym odrdzewiaczem. Opukać młotkiem trochę te śruby, tak też nie za mocno, żeby nie zniszczyć gwintów. No i wtedy próbować kręcić. No, jak nie macie pneumatu, to siła lub przedłużki jakieś sprytne, no i wtedy próbować odkręcać. Także to cała robota z wymiany łącznika. Jak wam się podobało, słuchajcie, dajcie łapę do góry. Zróbcie suba mojego kanału i na razie trzymajcie się, hej, cześć.